W tym odcinku. Dzięki za obejrzenie i cześć! Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek Dragon Age Początek. No i cóż, nie ma sposobu, by przedostać się na drugą stronę do Wieży Magów, ponieważ tam właśnie teraz się kierujemy, jakby ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, na który bardzo serdecznie zapraszam. Możesz spróbować wpław, ale tego nie polecam. W jeziorze są jakieś wstrętne stwory, to pewnie wina tych mikstur, co to je spuszczają do wody. Gregor poradził mi, bym zaczekał tutaj, aż burza ucichnie. Ale mówię ci, niektóre burze tak szybko nie mijają. Ha, muszę się dowiedzieć, co się dzieje. Cóż, proszę bardzo. Mnie Gregor kazał zostać tutaj, więc nie zamierzam się nigdzie ruszać. Zdaje mi się, że wie, co mówi. Co sądzisz na temat kręgu? O, zdaje mi się, że dobrze służy magom. Siedzą w jednym miejscu, uczą się tych swoich czarów. Wiem, co mówią o magach, ale Stwórca nie powołał ich do życia bez powodu. Jeśli jemu nie można by ufać, to komu? Wow, nie spodziewałem się po takim wiejskim człowieku takich trwogich, inteligentnych słów. Dobrze znasz kontura Gregora? O, tego nie mogę powiedzieć. Dobrze, że w ogóle poświęca mi swój czas. Pierwszy zaklinacz to zacny człowiek, uprzejmy, ale trochę zdystansowany, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Z kolei Gregor zawsze znajdzie chwilkę, żeby pogadać. Zdaje mi się, że lubi słuchać, co my, maluczcy, mamy do powiedzenia. Gregor zasługuje na to, żeby traktować go z szacunkiem. No dobrze, nie mogę tutaj zostać dłużej, dziękuję i miłego dnia, kasterze. W porządku, uważaj na siebie, słyszysz? Nie ma najmniejszego problemu, dziękuję za informację. A jak wam się seria podoba, możecie stawić łapeczkę w górę, jestem ciekaw, ile nam się łapeczek udałoby dobić. 30? 50? Zobaczymy. Każdy poziom umiejętności, taktyki, coś tam, zwiększa, coś tam, dobra. Mniejsza, mamy tutaj nową postać, która ma jakąś misję dla nas, zwącą się Larana. Tak? Dość męski głos masz. Mam dla ciebie list od nieregularnych Blackstone. W porządku. Pokaż. Dlaczego? Czym zasłużył sobie na taki los? Czy jednak nie mam misji, po prostu my mieliśmy na niej misję, a ona się rozpłynęła w powietrzu obok dość bardzo spoglądającego się w naszą duszę obrazu. Dobra, może na niego nie patrzmy. Kto wie, co nam się jeszcze może stać z uwagi na to. Kuferek! Pozwól, że ja to zrobię. Chcesz to zrobić? Proszę bardzo. O! List miłosny i ćwiekowany hełm skórzany. List miłosny z jakiejś tam misji potrzebnej, jak dobrze pamiętam. Podejrzany klient. Na co się tak gapisz? To nie można już się napić w spokoju? Na co się tak gapisz? To nie można już się napić w spokoju? Gender. To zwykłe pomyje. Jeszcze za taką cenę. Gender. Boże, jesteśmy w tawernie genderu. Jeszcze tu coś po żeńsku powiedz. Dzień dobry. Witamy w rozpuszczonej księżniczce. Coś podać? A, to już wiem, skąd ten gender wszechobecny w tej karczmie. Rozpuszczona księżniczka. Każdy, kto tu jest, jest księżniczką. Jej, cuki cuki daj suki. Czy w okolicy twojej gospody działo się ostatnio coś podejrzanego? Oczywiście, że nie. Dlaczego pytasz? Widziałeś jakichś rycerzy z Redcliffe? Nie widziałem żadnych rycerzy. Wydajesz się poddenerwowany. Niby dlaczego miałbym się denerwować? Słuchaj, osoby, której szukasz, tutaj nie ma. Powinieneś jak najszybciej wyruszać w drogę. Masz jakieś kłopoty, możesz mi zaufać. Oni mnie obserwują. Nie mogę mówić swobodnie. Nie rozglądaj się i nie podnoś głosu. Szukają osób, które pytają o brata Genitivusa. Powiedzieli mi, żebym zachowywał się jak gdyby nigdy nic i zaprzeczał, że widziałem kiedykolwiek jego albo rycerzy. Kim są ci ludzie? Nie wiem. Powinieneś mieć się na baczności i szybko stąd odejść. Nie wiem, co stało się z rycerzami, ale wątpię, by spotkało ich coś dobrego. Dziękuję, będę ostrożny. Do widzenia i niechaj Stwórca spojrzy na ciebie przychylnym okiem.
Czyli te dwa gendery są niby... Witaj ponownie w rozpuszczonej księżnicy. Od tych ludzi, którzy pozbyli się brata Genitiviusa, tak? Bo coś z nim ogólnie zrobili, Huk wie co. O, no dobra, nic ciekawego na sprzedaż widzę, nie masz. A może masz jakieś chociaż balsamy? No masz, to skupię z chęcią od ciebie. Okłady lecznicze sobie nie balsamy. Masz też mikstury z lirium, też by się bardzo przydały. I w sumie to chyba tyle, a jeszcze wino to prezent. Dobra, nic więcej chyba nie ma sensu o ciebie skupać. No może jeszcze elfie korzenie będą na robienie. I kolby też będą na robienie mikstur, proszę bardzo. Mamy od czegoś tą Morrigan naszą, koniec końców. Weź tam Morrigan kapkę, kopsnij nam tych słabszych okładów. Dobra, wystarczy chyba. 46 tam chyba wystarczy na jakiś czas. Niby są słabsze, ale no lepsze słabsze niż brak. Uhuhu! Ohoho! Dobra! Czy jednak kultyści tutaj tak się połapali, że my tam byliśmy? Dobra, w takim razie ty się wbijasz tutaj. Leylanna na przywódcę kultystów się może udać. Dumbledore, niechaj jej pomoże. Takie sobie mamy w klatce. Pięknie. Niczego, dobra, pocięty. To już w sumie jest po walce. Leylanna na jednego łucznika, Dumbledore na drugiego. Alistair tego pana tutaj. Pieseł tego tutaj. A Morrigan już tutaj nie będzie bawił. Weź jakiegoś sobie umarlaka wskrzeć Morrigan. Bum! Ożywienie zmarłych, błyskawica i powinno być po walce. O! Leja dostała ogłuszenie. Dlatego tamten człowieczek jeszcze sobie żyje. Ale jaki pojedynek! Widać skalę! Sztylety kontra łuk na bliski dystans. Dobra. Zostali wszyscy wyrznięci. Riven tu w ogóle stoi. Riven. Króleczek nasz prawny. Zbroja ceremonialna. Pancerz minus 3. Super zbroja. Najlepsza na świecie. Polecam. Oho. Dziesięć jeszcze srebrniczków. Idziemy pogadać z panem Karolem. Przydałoby się nareszcie ten co tą całą wieżę magów, a czy nie do niej, bo na nią to może być malutki problem, się dostać. Hej ty! Nie chcesz chyba dostać się do wieży, co? Bo mam wyraźny rozkaz, żeby nikogo nie przepuszczać. Jestem szarym strażnikiem i potrzebuję pomocy magów. Jesteś szarym strażnikiem, tak? Udowodnij. O, mam tutaj pewne dokumenty. Tak? O, pieczęć szarego strażnika. A więc twierdzisz, że jesteś jednym z nich. Wiesz, ja też mam dokumenty. Wynika z nich, że jestem królową Antiwy. Co ty na to? O, że królowie są przypadkiem płci żeńskiej? Nie kwestionuj władzy królewskiej. Tak czy siak, miło się rozmawiało. A teraz idź sobie. Natychmiast. Tak się spodziewałem, że to nie zadziała. A, twemu przełożonemu nie spodoba się, że zrobiłeś mi trudności. Aha, czyżby. Myślisz, że Gregor byłby na mnie zły, bo cię nie wpuściłem? Chwileczkę. Właściwie to tak. Masz rację. Tak, będzie bardzo zły, jeśli mnie nie wpuścisz. On tu rządzi. Założę się, że dałby sobie radę z szarym strażnikiem. Rzekomym szarym strażnikiem. Chcesz, żebym cię tam zabrał? Dokładnie. W takim razie chodź. I oto przed nami złowieszcza czarna. Wieża magów. No nie powinna być czarna, no ale jest noc, więc cóż poradzić. I chcę, żeby dwóch żołnierzy przez cały czas miało te drzwi na oku. Nie otwierać ich bez mojej wyraźnej zgody, czy to jasne? Tak jest. Drzwi są zaryglowane. Nie chcą, żeby ktoś mógł wejść do środka, czy żeby nie mógł stamtąd wyjść. A teraz będziemy czekać i modlić się. Ty jesteś Gregor, jak przypuszczam. Kim jesteś? Wyraźnie poleciłem Karolowi, by nikomu nie pozwalał przeprawiać się przez wody jeziora. Sytuacja jest bardzo delikatna. Musicie stąd odejść dla własnego bezpieczeństwa. Potrzebuję pomocy magów w walce z mrocznymi pomiotami. Dość już mam tego, że szarzy strażnicy nieustannie potrzebują nowych rekrutów do walki z mrocznymi pomiotami, ale takie ich prawo. Nie znajdziesz tutaj sprzymierzeńców.
Templariusze nie mają ludzi, których mogliby ci użyczyć, a magowie są niedysponowani. Powiem bez owijania w bawełnę. Wieża nie jest już pod naszą kontrolą. Opanowały ją plugawce i demony. Krąg jest stracony. To koniec wieży. Świetnie, akurat w momencie, gdy najbardziej magów w kręgu potrzebujemy. Jak do tego doszło? Nie wiemy. Widzieliśmy tylko demony, polujące zarówno na templariuszy, jak i magów. Zrozumiałem, że ich nie pokonamy. Więc poleciłem swym ludziom, by salwowali się ucieczką. Ty słyszy się z waszej strony przechwałek, a jesteście zwykłymi tchórzami. Wzięły nas z zaskoczenia. Byliśmy przygotowani na jednego czy dwa plugawce, ale nie na hordę, która na nas spadła. Dlaczego nie zbierasz ludzi i ich nie pozabijasz? Wątpię, żeś miał z tym problem, skoro masz armię templariuszy. Chciałbym zniszczyć wieżę, zrównać ją z ziemią, ale nie mogę ryzykować życia moich ludzi. Wrota pozostaną zamknięte i będą nas chronić. Na razie. Wszystkich tam zamknąłeś, w tym bogoducha winnych magów? Nie tylko magów, także templariuszy. Nie miałem wyboru. Plugawce trzeba powstrzymać za wszelką cenę. Nie chcemy, by pozostały zamknięte na zawsze. Wszystko, co znajduje się wewnątrz wieży, musi zostać zniszczone. Wysłałem wiadomość do Denerim, prosząc o posiłki i pozwolenie na wykorzystanie prawa likwidacji. Prawa likwidacji? Na mocy prawa likwidacji templariusze mogą zabić magów należących do kręgu. Magowie już pewnie nie żyją. Jeśli w środku są jeszcze jakieś plugawce, trzeba się z nimi rozprawić za wszelką cenę. Sytuacja jest trudna. Aby wieża ponownie była bezpieczna, wszystko, co znajduje się w jej wnętrzu, musi zostać zniszczone. Nie ma innego wyjścia. Magowie nie są bezbronni. Oj, na pewno nie. Część z nich pewnie jeszcze żyje. Jeśli w środku są jeszcze żywi, to znaczy, że sam Stwórca ich osłonił. Nikt nie miał prawa wyjść z tego cało. Karmić się złudzeniem, że komuś udało się ujść z życiem i nie natrafić na nikogo, to zbyt bolesne. Nie wiem, czy tak bardzo nienawidzi magów, czy po prostu coś mu się w życiu przytrafiło wcześniej. No cóż, poszukam ocalałych. A nie, przecież to ty zamknąłeś ich w środku, to jest ważniejsze w sumie w tym momencie. A co miałem zrobić? Zostawić wrota otwarte i pozwolić plugawcom wydostać się na zewnątrz? On ma rację. Każdy krąg wyposażony jest w takie drzwi, żeby uniemożliwić plugawcom wydostanie się na wolność. W Denerim musieli już otrzymać naszą wiadomość. Wkrótce powinni tu dotrzeć. Czy udzielisz mi pomocy, jeśli ja udzielę ci wsparcia w sprawie kręgu? Jeśli jakimś cudem uda ci się zniszczyć plugawce, to tak. Templariusze przyłączą się do ciebie. Bez wytycznych z Denerim to ja będę musiał zadecydować, co robić dalej. Zniszczenie mrocznych pomiotów to z pewnością szlachetny cel. To wszystko, co możecie mi zaoferować? Nie możemy ci zaoferować nic. Z wyjątkiem naszej wdzięczności oraz pomocy. Słyszałem, że w wieży znajduje się wiele cennych artefaktów. Prawdopodobnie będziemy musieli uznać je za stracone lub zniszczone. Może uda mi się parę ocalić. Uważaj. Kiedy przekroczysz ten próg, nie będzie już odwrotu. Brama musi pozostać zamknięta. Nie otworzę jej, dopóki nie uzyskam pewności, że jest już bezpiecznie. Uwierzę, że już po wszystkim dopiero wtedy, gdy stanie przede mną pierwszy zaklinacz i mi o tym powie. Jeśli Irving nie żyje, to krąg jest stracony i należy go zniszczyć. Niechaj Andrasta da ci odwagę. Cokolwiek zdecydujesz. Nie wiem, ale moim zdaniem jesteś głupi jak but. Ciekawe, co tam się dzieje. Żebym ja wiedział. Nie żebym jego decyzję to jakoś bardzo, tak powiem, hejtował, tak jakoś bardzo jej nie rozumiał czy coś, bo w pełni go rozumiem, ale... No nie wiem, jest znacznie monotematyczny. Chciałbym, żeby to się już skończyło. Zaczyna nam brakować zapasów i nie wiem, jak długo jeszcze wytrwamy. Potrzebujesz pomocy? Trzeba nam kogoś, kto oczyści to miejsce z plugawców i demonów. Jeśli masz coś na sprzedaż, to także mogłoby nam pomóc.
Handlujmy. Co masz, człowieczku? Na zbroi nie masz nic ciekawego poza kosturem Lorda Magistra, który chyba jest jednym z najlepszych kosturów w całej grze, jak dobrze pamiętam. Naprawdę on ma swojego kopa. Nawet nad nim myślę, szczerze powiedziawszy, ale... trochę drogi. Nie mam tyle pieniędzy. Akcesorium. O, tu masz coś ciekawego. Błogosławieństwo Andruil. No, no. Też bardzo dobry przedmiot. Z pancerzy? Chyba raczej nic. Raczej nic jakiegoś szczególnego to nie masz. Okładów trochę większych masz. Mogę kupić. Czemu nie? Z rzemieślniczych coś tutaj się znajdzie dla mnie. Też widzę, że nie. Chociaż poszukuję receptury na... No nie masz. Na jakieś lepsze balsamy lecznicze. No nie posiadasz, to nie. Ale w środku zamknięci są magowie. Stosowne. Kto dobrowolnie zrezygnował z wolności. Rozumiem. No cóż. Takich słów nie spodziewałem. A teraz nie ma już odwrotu. Dobra. A więc do następnego odcinka. I cześć.